It is said that wars are only won upon the anvil of honor. Others believe victory requires strategy and a mastery of power. War is deception, a game played best from the shadows. Only strength and raw power can assure total dominance. But of course, you could forget all that and just have fun! Hearthstone, Heroes of Warcraft. Tak jest. Witam Państwa serdecznie. 17 listopada 2020 rok. Dodatek nie byle jaki. Obłędny festyn. Słuchajcie, jestem napalony jak Arab na kurs pilotażu, ale nie przeciągajmy to, bo naprawdę czeka nas mega opening. Takiego openingu jeszcze nie widziałem. Mówiłem wielokrotnie na streamie, że zamierzam otworzyć ponad 400 pakietów i tak będzie. Proszę bardzo, rozszerzenie Obłędny Festyn Ludmorku jest już dostępne. Wchodzimy. Słuchajcie, będą tutaj otwierane dzisiaj wszystkie pakiety od początku do końca, jakiekolwiek istniały kiedykolwiek, włącznie ze złotymi, włącznie z Jane, Rexara, etc., etc. Aktualizacja, tryb heroiczny, bla, 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 bla. Naprawdę w zeszłym tygodniu dostaliśmy patcha mega, mega, mega. Co my tu mamy? To może być grywalne. Legendarna karta. Przemień zaklęcia to i zaklęcia krzyczy, czy więcej? Podobno to może być dobre. Zaatakuje na... Tu mogłoby być lepiej. No, ale nie ma co płakać. Przejdźmy do otwierania pakiecików. Tak jest i wszystko nam się zgadza. Spójrzcie, 404 pakieciki zostaną dzisiaj otwarte. Jeszcze oczywiście, zanim przejdziemy, ja już powiedziałem, że przejdziemy, ale zanim przejdziemy, musimy zobaczyć tutaj, co było, co nie było, co dostaliśmy, czyli jest tutaj pyk. Na koniec będę oczywiście tutaj przepalał te karciochy. No, dostaliśmy jakieś 145 pyłu. To musiałem się upewnić, co tu jest i popatrzcie. Tak to właśnie wygląda od początku. Mamy tutaj 5 złotych pakiecików, mamy Rexara, mamy Jane, mamy smoków, mamy oczywiście 207 pakiecików z obłędnego festynu. 64, 12, 3, 3, 2, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Odwieczni Bogowie 8, Turniej 4, Gobliny 4 i 14. Z klasiku. Słuchajcie, jedziemy, bo naprawdę szkoda czasu i ciekaw jestem, ile pyłu za to dostaniemy i jakie będą z nowego dodatku. Dobrze. Tu będziemy bardzo, bardzo szybko otwierać. No i nie miałem go. Szkoda, że jest... Ale busto. Della Busto Busto. No i takie rzeczy tu mi graj. Dobrze. Jeszcze trochę legend by się przydało. Co prawda będę ją musiał przepalić, nie mam go. Nie mam Ludmiłka. Jedziemy, jedziemy, ale boosterek był naprawdę dobry. Trzy świecące karty, trzy złote. Dobrze, dobrze. Tutaj dużo pyłu, dużo pyłu. Dobrze. Nie wiem, czy mam je dwie, nie jestem pewny. To trzeba lecieć. Rzadka epik, ok. No, ciekaw jestem, kiedy mi się uda uzbierać wszystkie karty. O, jestem oczywiście daleko, daleko. Nie gram w tą grę od samego początku. Ale się staram.
Muszę powiedzieć, że nowy patch, nowy dodatek, no zapowiada się mega. Te achievementy, te osiągnięcia, które możemy zdobywać, no wreszcie coś, wreszcie jakieś urozmaicenie. Łyk, 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 tego mam tu jeszcze do przepalenia, idealnie. I lecimy. Z namaszczeniem. Nie mam go, nie mam go, słuchajcie, nie mam go, jest. Jest, 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 nowa legenda. Słuchajcie, nowa legenda zawsze. Wiem, że była kiepska, cienka jak dupa węża, ale zawsze legenda. Dobrze. Może coś się grało tym lubem, nie jestem pewny. Tu wchodzą osiągnięcia, nieprzetłumaczone, ale jest. Z dodatku. O, meszki. Dobrze. I pirat na ukrycie. Jak wiecie, dobrze gram na wildzie, także jest dziko. Ten okrutnik. Dobrze, dobrze. I turniej. Bum. Ej, co tu? To nie popatrzę tak szybko, wiecie o co chodzi. Te boosterki bardzo rzadko się otwiera. Od samego początku podróż przez całego Hearthstone'a, jaki kiedykolwiek był. Mega! Strasznie się cieszę, że udało mi się uzbierać aż tyle, że mogę wam to pokazać. Myślę, że będzie to najlepszy opening. Jak przynajmniej się starałem zrobić. A jeżeli jest jakiś lepszy, to wyślijcie mi linka. Nie mam go. A, ten jest niezły. Słuchajcie, ten jest niezły. Lubię go. Lubię go. Lubię go. Odwieczni bogowie. Co tutaj? Epic. Odwieczni bogowie jest ok. Tu, 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 tu. Tu, tu. Rozklej się. Chyba na 6, żółta brędza jest. Bum. Dzisiaj grałem w tym nowym trybie i udało mi się tego rzucić, co rzuca koło fortuny boga. Epicko to wygląda. A co my tu mamy? Coś jest. Gadżeton. Bóg jak bufo. Gadżeton był nie tu. O, tu znowu jakiś ten. Czyli on już wie. Dwie epickie. Tej nie miałem. Tej nie miałem, chciałem ją mieć. Boom. Będzie co przepalać. O, plus jeden dla wszystkich. Jest taki teraz druid. Strasznie karci. Kiepa tego gadżetonu jest. Nie wiem, czego mam, czego mam. Zungoro na pewno wszystkie mam. Bo tam były oczywiście questy. No, więc questy wypada mieć wszystkie. Także jak się trafi jakaś legenda z Zungoro, no to będzie miodnie. O, o, o! Coś, co nie mam. Nawet nie wiem. Tego. Albo że złota? No dobra. Ungoro. Rzadka karta. Jest, już widzę ten pył. Już widzę ten pył. Dobrze, będzie coś. O, jakie ładne te. Z tyłu koszulki. Epicka karta. Nie wiem, czy to mam. Znaczy, wszystkie mam, przepraszam. Tak się zakleszczyłem, ale nic nie dają. Żółwik jest epic.
salamancją. O, tutaj mam sobie pudełko. No, nie dało legendy. Mroźny tron. Chwileczkę, jeszcze sobie zobaczymy. Dobrze. Mroźny tronie. Ale ładny rewers. Zwykła karta. Dobrze. Tu nie wiem, czy posiadam wszystkie karty. Raczej nie. Tego na pewno nie. Jakiś badziew. O, jaki piracki rewers. Kozak. Cieszę się, że na początku mi te stare legendy dało, bo na nie najbardziej jest żal pyłu po prostu. No, odczarowując karty, raczej staramy się odczarować to, co nam jest potrzebne. O, nowy rewers. Rzadka karta. No proszę. Też się grało w jakimś leku. W jakimś rogu. Proszę. A ten mi się podoba. Z wyglądu. Rzadka karta. No proszę, jakiś epik. Oj, chyba go nie mam. Koboldy i gobliny. Tu też nie jestem pewny. O, tego nie wiem, czy chyba go odczarowałem kiedyś. Z tego dodatku też możemy mieć wszystkiego. No, najważniejsze, żeby starczyło na tyle pyłu, a myślę, że na pewno starczy, żeby cały nowy dodatek odkryć dzisiaj, teraz. Ta zwykła karta. To szaleństw. Fajne, fajne. Tych chyba mam. Dobrze. Wiedźmiński las. O, ten ładny rewers na pewno mi się podoba. O, tu jakaś brędza przyszła. Nie pamiętam, czy jakieś karty były interesujące, takie mega, mega rewelacyjne z tego wiedźmińskiego lasu. Gubię się już trochę. Nie wiem, czy to jest dobre. No i znowu ten. Dobrze, to na pewno będą wszyscy będzie przepalone. Dobrze. O, ten mieczek też lubię. Mówiłem spikować na arenie. O, jest coś chyba nowego. Jest coś. Chciałem go mieć. Kolekcjoner twarzy. Chciałem go mieć, naprawdę chciałem go strasznie mieć. Uważam, że jest kosmiczny. Wow, dobra, dobra. Chciałem go mieć. I mam. Aha. No, słuchajcie. Kucha tomba. Kucha tomba była niezła. To musicie sami przyznać, naprawdę. Zresztą naprawdę ten archetyp mechów strasznie mi się to podoba.
O, to ten nożyk też robił nieprawdopodobne rzeczy. O, nie mówiąc już o mechanicznym jajku. Tam się cuda na kiju działy. Rzadka karta. Teraz nie wiem, o co chodzi. Jakaś zagadka jest. Raz taka. Tutaj nie mam sporo kart. Patrzyłem przed wczoraj czy przedwczoraj. Tutaj przydałoby mi się trochę legend. Taki for fun. For fun oczywiście rekina nie mam. A w sensie takim, że kiedyś chciałbym sobie na goniach złożyć, to nie mam tego neutralnego kolegę, co tam jak wyskoczy, to ściąga na siebie trzy agonie losowe z deku. Więc raczej taki dobry do agonii. Te dwie karty w pierwszej kolejności bym bardzo chciał z Rostakana. I bębenki w tle. Jest? Co to? Tego absolutnie bym nie chciał. Pokarało mnie. Patrzyłem też, a jego nie ma. Szkoda. Szkoda, babci, szkoda. Okej. Nie będzie. Albo rekin, albo tamten. No będę craftował na pewno w pierwszej kolejności tego na agonie. Potem rekina for fun. Wyjście z cienia. Jeszcze sobie coś sprawdzę. I przerywnik. Są mi wybawcy. No tutaj dobra. Mega. Oczywiście posiadamy. No, zbliżamy się. Smoków nic nie siądzie. Chciał pić cunia. O ten, fajny. Te rzeczy tu mamy. Patrzcie, czym wyżej, tym mniej siada tych legend. Szolomancją na pewno mam wszystkie, więc tam będzie masa pyłu. Epic, well. To ostatnio gdzieś tam gra. Także w sztuce 1. Rzadka karta. Złota rzadka, wszystko jest w porządku, tylko... Gdzie są te legendy?
żadne osiągnięcie się nie zapala. Zwykła karta. Złota, zwykła. Fajna. Ale wszystkie złote zostaną przepalone, absolutnie. Mi chodzi o karty, a nie o to, żeby się świeciło. Taką sobie postanowiłem drogę, późno zacząłem grać właśnie Hearthstone'a. Więc absolutnie przepalam wszystkie złote karty, wszystkie, które się da. No, szkoda, że, nie, że mam takie dwie karty, które chętnie bym przepalił, a się nie da. Dobrze. Jesteśmy Solomancją. Tutaj popatrzcie, sam pył leci. Mam cały kompletnie ten dodatek. Tego jest pewny. Dzisiaj pikowałem na arenie. Dobrze są. O, ta też jest zrobiona arenę. Miodzio jest. Patrzcie, nie chcę legendy. Ale jeszcze ponad 50 boosterków. Myślę, że coś musi wypaść. Nie wierzę, żeby nie. No, widzicie to? Coś tu przetasowane. Zwariował hercną od tego openingu. Kozak kolo. Miotełka rządzi. Czopląsów można dostać. A tu legendy jak nie było, tak nie ma. Tych bardzo dużo tych strzelomancjum wykąsałem z... Czekajcie, z tego nowego patcha. Tam bardzo dużo właśnie się zbiera za osiągnięcia. Także polecam serdecznie. Sprawdzać sobie, czy macie najbliżej do osiągnięcia. Ja tak dobijałem na przykład Łowcę Demonów na 40. Na szybko. Żeby jeszcze wycisnąć wszystko, co się dało, żeby mieć ponad 400 boosterków dla was do otwarcia. No jeszcze troszeczkę, już zaczniemy, już zaczniemy. Potem zrobimy sobie przerwę i na koniec, znaczy przerwę w postaci smoków i tych innych, jak Sarah Jane. I na koniec złote. Patrzcie, no nie chcę dać. Ale pomyślcie sobie, że to wszystko idzie na pył. Absolutnie wszystko. Jest. Dużo pyłu. Okej. No, wreszcie jakiś. Nice. I w tym momencie tutaj z samej legendy 400 na plus. Łyk. No, tutaj dobierz pod koniec tury 3 karty. Za 2 many 1 na... Epic ta karta jest. Wypaść po pachy Tosa. Zwykła karta.
Załota, epicka karta. Jest trochę. Jest trochę pyłu. Ciekaw jestem, ile mi zostanie tak naprawdę na już takie moje przyjemności związane po prostu z Wildem, z dziczą. Ile zostanie mi pyłu i czy w ogóle zostanie, to też jest pytanie. Ile się otworzy kart. A tu będą achievementy leciały. Osiągnięcia przestrasznie. Tylko przejdziemy. No jeszcze tylko 31 boosterków. I zaczniemy. Nie ma to tamto. Będzie pył. Egipska karta. Będzie grubo pyłu. No i takie openingi to ja lubię. Zwykła karta. Złote, a skromne, jak to mówił Gajos. W pewnym filmie, co go chcieli ściągnąć, księża. Byłem na tym filmie w Sligo z Kamilą. Teraz mi wypadł tytuł z głowy. Klew. Następna. Ojej. Szkoda, że nie inna do rozmocnienia, jeden i tak będzie w pyle od razu. Jeszcze jakby świecąca się pykła, no to... To by było ten, co strzela za jeden kosa. Kosa karta. Już zbliżamy się. Wow. Proszę. Same dobre karty. No ta może mnie, ale te rządzą. Rządzą z tego dodatku. Wszędzie grają. Kupę deków z nimi. I na arenie się jej pikuje i po prostu no w taliach. Dużo talii gra na to. Złota zwykła. Karta. I tu mi mów. Szkoda, że nie złota, ale lecą legendy. Ten fajny na arenę, ten kosa i na arenę i do talii. No Szelomancem bez mydła też był bardzo, bardzo skutecznym dodatkiem, już się tak naprawdę przełom zrobił, wreszcie taka świeżość wpadła, ale myślę, że ten dodatek Festyn to będzie po prostu i ten patch to jest to, o co nam chodziło. My nawet nie wiedzieliśmy, że ona nam chodziła, a oni to zrobili. To jest piękne. To muszę przyznać, że Blizzard tutaj naprawdę
dużo ludzi może dalej zostać albo nawet zacząć grać w tą karciankę. No jeżeli ktoś chce spędzić miłe, relaksujące chwile, a wcześniej pogrywał sobie na przykład strategię jak ja za młodego w World of Warcraft, no to tutaj ma po prostu mega, mega bardzo miał ubaw. No, sam się już nie mogę doczekać. No, tylko ile to będzie tyle. Ostatni. Tym oto sposobem załoczymy tej zacnej Gingerady i jedziemy. Mam ją, dostałem ją już. Ciekawe po ilu boosterkach wpadnie legenda. Chyba jest coś. Złote lecą. Ale lecą osiągnięcia. Co jest pierwsze? Nowa lekcja! Dobre, dobre, misiaku. Lubię takiego misiaka. Jak to powiedział MKR? Słuchajcie, to było 7, czyli w piątym boosterze pierwsza legenda. Jak to powiedział MKR, przypuszczalnie Big Priest wróci do łask dzięki niej. Bananowy ten. Dobrze. I 200. Zobaczymy ile legend. Policzymy sobie tylko legendy. Jak na razie jedna. Zobaczymy, czy będzie jakiś kozacki booster. Okej. Yo. I to lubię, że tu jest akcja. Luna. Nie wie czego oczekiwać po tym osiągnięciu. Ciekawe czy to będzie grywalne. O, jaki prowokator i demon. Przyznam się szczerze, tym razem byłem tak zajęty w pracy i ogólnie, że nie śledziłem w ogóle zbytnio. O, to właśnie jest ciekawy ten czołgik. Szkoda, że świecący, no ale może się trafi zwykły. Okej. Wszystko fajnie już, ale jak na razie to mamy dopiero jedną legendę. Dzisiaj mi koleś zagrał tego klauna, trochę się zdziwiłem. Jak wyrwał cały stół ten. O, ten może też być dobry. Cały stół takich kolesi. Ale zlecam. Żadna karta.
Zaczynam się troszeczkę niepokoić. Gdzie są moje legendy? Gdzie są moje legendy? Super. Podoba mi się ta pociecha. Pamiętam ostatni dodatek Szalomancji po openingu, bodajże z tego co pamiętam było ponad 300 boosterów i nie starczyło na wszystkie. Bodajże dwie legendy zostały do skraftowania, później je skraftowałem. Jest i czołg wpadł. Nie wiadomo, czy ten czołg będzie grywalny, czy nie, ale gdzie są moje legendy? Znowu clown. No. Czysta historyjka stoi tutaj i zatokuje wyjebała. No właśnie, ta, co podobno ma się kombić z tym czołgiem. No. No oby. Dwie legendy. Czyli w sumie cztery. No kupiliśmy ten, czyli cztery legendy, no ale... Dwie z paczuszek. I trzecia. Cofnij przyjaznego mechanika do twojej ręki. Kosztuje jeden w tej turze. Podoba mi się. Podoba mi się ten chłopak. Mógłby jeszcze mieć zryw. No właśnie. Yoga. Czy my trafimy jakiegoś yoga? Dzisiaj, tak jak już mówiłem, kręciłem kółkiem yoga. Na arenie. Nie, nie na arenie. W tym nowym trybie. I po to bym powiedział. I czwarta. Wybierz stronika, stanie się jego kopią, 4 strony, następnie wycisz go. To też może grać. Bezimienny może grać w każdym pryście. Fajne. Czwarta, czyli ogólnie szósta. Legenda. Więcej legend, ja czuję dzisiaj moc. Do końca gry, po przyznaniu jako zasobnej dłoni, daj mu boską, po przyzwaniu daj mu boską tarczę. Nie wiem. Będzie przepalony, piąty. Piąty, szósty, siedem, 207 pakiecików i już mamy 7 legend. No bo dwie dostaliśmy na samym początku.
tymi sekretami dzisiaj też zabrałem. 8. Jest Katun! Katun! Katun będzie na pewno grał. Bardzo lubiłem te deki na Katunie, naprawdę. Nie były mega najlepsze, ale naprawdę strasznie mi się podobał ich klimat, taki Katun. Wow. Dobry. Z tego się nie mylę, że mamy 8 legę. 2 foliowane. Czyli złote. Te 2 foliowane, no bardzo długo grałem w Magica. Zostało mi, że foliowana. Oczywiście, że złota. Bardzo dużo grałem na Magica. Dużo. A przeważnie handlowałem tymi kartami. Zawsze na plus. Rzadka karta, zwykła karta. Złota, egipska karta. No dobrze. No już trochę otworzyliśmy. Już się nie pojawiają. Osiągnięcia. Pytanie, jak to wyjdzie na koniec. No z legend powiem wam, że już jestem zadowolony. Chociaż chciałbym, żeby mi się jakaś powtórzyła, co jest raczej niemożliwe. O! Młoteczek. I na pewno powiem wam, że w ten nowy tryb będę grał. Mi się bardzo podoba. O, lubię ten rewers. Znowu czołg. Czy tamten będzie przepalony jak nic? Zwykła karta. Dobrze, że już 77 pakietów otwartych. I naprawdę jest wypas popachy. Ciekaw jestem, czy coś jeszcze na koniec da. Kolejna. Bóg metalu. Gdy przyjazny stronnik ze zrywem zaatakuje, zadać dwa obrażenia wrogiemu bohaterowi. 2, 1, 4. Znaczy jakiś dek pod zrywami? To nie jest głupie. Nie jest głupia karta. Tylko musiałby być cały dek na zrywie. Nowe lino też jest boski. Już się zgubiłem, nie wiem czy 9 czy 10 legend. W tym 2 oczywiście złote. A!
Proszę bardzo, 4, 2 na 6, łowca demonów, kradzież życia. Twoja kradzież życia zadaje obrażenia wrogiemu bohaterowi zamiast cię uzdrawiać. Nie wiem, czy to będzie grało. Ale jest. No przyznam się szczerze, dobrze kąsają te legendy. Myślę, że coś tam podkręcili i o to chodzi. O to chodzi, żeby się dobrze bawić. Yo. Powoli zbliżamy się do połowy dopiero, a najgorsze, że druga połowa jest zawsze cięższa niż pierwsza. Złota legendarna karta. Słuchajcie, złoty Joguś, nic dodać, nic ująć. Złoty Joguś. Po prostu złoty jogi. I będzie przepalony, zamieniony na zwykłego. Jaki jestem. To już czekamy, coś ciekawi. Rzadka karta. Ciekawe, czy to coś będzie działało. No i 107 pakiecików otwartych. Słuchajcie, zgubiłem się już w legendach. Zgubiłem się. Nie wiem ile, możecie mi potem powiedzieć ile wypadło. Naprawdę kupa legend. Nie spodziewałem się takiego openingu. To jeszcze nie koniec. Legendarna karta. Proszę bardzo. Okrzyk bojowy. Odkryj kartę z twojej talii. Dobierz wszystkie jej kopie. No ale sztuka się liczy. No te legendy naprawdę przeżerają nieprawdopodobnie. Jest akcja. Jest akcja. Bez wątpienia. Wszystko. Rzadka karta.
znaczek. Żadna karta. Epicka karta. Jeszcze mógłby się zwykły jogurt trafić. Szkoda, że jest to troszeczkę niemożliwe. Gonia dobiór smoka. Ciekaw jestem, czy to będzie jakoś tak. Jeszcze ten demon taki tani mnie ciekawi, czy to będzie w ogóle coś grało. O! Jest i Bóg głębi, no i wszystko. Wskrześ pijaznego stronika każdego rodzaju. Jedz i zot. Wypas. I nie powiem wam, która to już legenda. No słuchajcie, takiego openingu jeszcze nie widziałem. Żeby tak syciło. Mega. Co krok to smok. Będzie kreatury. Jak już wszystkie pakiety zostaną otwarte, epiczek, przepalę wszystko, co jest możliwe, przepalę wszystkie świecące karty i na nowo otworzymy sobie, uzupełnimy najnowszy dodatek. Zobaczymy, ile wystarczy, co się otworzyło, o co tutaj chodzi. Tak to zrobimy. Oczywiście zrobię to nie pokazując tego przepalenia, bo to by trwało na pewno przez następną godzinę. Znajdowanie tych wszystkich kart ze wszystkich dodatków od samego początku. O, ten właśnie demonik. 2-1 na 5. Czy to będzie coś? No jeszcze, jak się ludzie zastanawiali o tej kobzie. Czy ta kobra też coś będzie grała? To zapraszamy. Ciekawe jest, o co tutaj chodzi. Bo na pewno nie o pieniądze. 66 do końca. Wodzirej. I słuchajcie, wodzirej może być strasznie pożądany. O tak, dobierz mecha, smoka i pirata.
Ma potencjał, chłopaczyna. Wow. Słuchajcie, tym grałem. Słuchajcie, też no, jak dla mnie mega, mega, mega potencjał ma ta karta. Naprawdę ciężka do zabicia. Nie wiem, ile legend już padło. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Nigdy tak nie miałem, bo przeważnie otwieram około 200 pakietów z nowego dodatku i jeszcze tylu legend po prostu nie widziałem na swojej starej. Tak jak mówiłem, jeżeli jest w sieci jakiś lepszy opening niż ten, to wyślijcie mi, ja to chcę zobaczyć, ale póki co uważam, że to będzie najlepszy opening, jaki był z nowego dodatku. No i w ogóle z całej historii Hearthstone'a. No i to jest świetne. Kroczkami zbliżamy się do końca. No, jakie wróżyczki. I 50. Rzadka karta. Rzadka karta. No, już się zastanawiam, jak długi będzie to odcinek, no ale takie życie. Lunomroczny wieszcz. Oczy pewnie dobierz jedną kartę, ale przecież za każdy przyjazny sekret aktywowany w tej grze. Może coś być z tym. Może być, a może nie być. I jeszcze raz powiem, nie wiem, która to już legenda. O, złoty królik. Ten królik też mnie ciekawi. Złoty króliczek. Szczublarz. Dobrze. Naprawdę nie mam pojęcia, ile legend się sypło. No masakra. Powiedziało, że zbierałem. Zbierałem to karciofy, zbierałem to złoto. Ten rewers też piękny. Szkoda, że ten króliczek może nie być grywalny, no ale sama
Mechanika tego króliczka jest typka. Rzadka karta. Złota rzadka karta. Lizo. Złota zwyk rzadka karta. Właśnie w mojej myśli było coś takiego. Czy jeszcze trafi się jakaś legenda? Je, proszę. Niesamowita zaj. Okrzyk bojowy, skopiuj karty z lewego i prawego skraju twojej ręki. To może mieć sens, bo przeważnie na jednym z tych skrajów trzymamy wyrzutka. To może mieć jakiś sens w tym bezsensie. Może powstanie taki archetyp na wyrzutkach. Rzutkach i odrzutkach. Pytanie, czy tu jeszcze będzie legenda? O! Słuchajcie, ja tego nie planowałem, naprawdę. Inara, Trzaskogrzmot. W twojej turze twój bohater ma plus 2 ataku i furię wichru. Słuchajcie, no... Jak pomyślałem, tak się stało. Jak powiedziałem, tak się stało. Naprawdę mega. Mega. Epicka karta. Zwykła karta. O. Będziesz przepalony. Nawet trzymałem dla was Jane'a i Rexara, słuchajcie. Nie wiem nawet, co tam można trafić. Nie oglądałem żadnego openingu. No, słuchajcie, piękny opening. Sam aż się cieszę, że po prostu mogę w tym uczestniczyć z wami, mogę to oglądać. Mogę przez wszystkie dodatki przejść sobie od samego początku. To jest coś pięknego. Piękny kawałek historii. A tutaj ten opening z festynu, no, rozwalił mnie. Ile legend poszło. No miejmy nadzieję, że wam też tyle legend przeżarło. Słuchajcie, ostatnie 10. Lisek, Krytyusek tam był. Rzadka karta. Rzadka karta. A ten piracik też jest taki. Naprawdę przyjemny. Ouu. Epicka karta.
Niż obgracą po krysztale mamy. Może grać w jakimś agro. Ale się złoto posypało. Ostatni. Słuchajcie, ile było legend? Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Ale... epic. Szok. No po prostu rock and roll. Z tego dodatku, ze smoku w ogóle nic mi nigdy nie wydropiło ciekawego. Sam jestem ciekaw, czy tu w ogóle coś może wypaść. Fajnego. Jakieś takie grywalne śmieci, o. Grywalne śmieci, słuchajcie, nic dodać, nic ująć. No, grywalne śmieci. Ciekawe, co trzeba zrobić, żeby tu trafić jakąś legendę. Rzadka karta. Mega grywalne śmieci, no. Znaczy, tamto to już nie było śmieć, to już poważna sprawa jest, ale... no, mega grywalne karty. Ten szczególnie, Magini. Z tego akurat rozdania. No, chyba sprawiedliwości stało się zadość. Nigdy żadnej legendy tutaj nie kąsnąłem i widzę, że... nie kąsnę. Tyle. No, a to mnie ciekawi, bo trzymałem to specjalnie na dzisiejszy dzień. Jaina z przygody. Trochę złota, okej. Okay. Mag, to była naprawdę... złota, legendarna karta. Mam go? I już jest trochę pyłu jest. Złoty wypasiony smoczuś. Jak do Rino Mage'a. Nie wiem, czy wykasowałem ten deck, chyba tak, ale grałem nim. Jaina no, dała zaskoczenie. Patrzcie, patrzcie jaki zestaw tutaj, ten. Bez tego, ale ten. Idealny do sekretu. No, Rek'Sai'c. Rek'Sai'c. Jak upadnie jeszcze złota legenda, to... o, tu się nowe pojawiają w Rek'Sai'c. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, ja widzę, że co krok to smok, słuchajcie, co powiem, to dzieje się. No jest i Bran, nie? Wow. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Nie widziałem, żeby tak żarły legendy.
Dobrze. Legenda i złoty epik. No, pa. I na sam koniec wisienka na torcie. 5 złotych. Festiwalowy. Zwykła karta. Okej. Czy tu będzie legenda? Złota karta. Okej. Złota karta. O, to fajnie wygląda. Złota ta animacja. Rzadka karta. Uuu, tego mamy. Ostatni. O, ojojoj. Słuchajcie, jeszcze złota legenda z dwoma rzadkimi. No słuchajcie, to się nie dzieje. Zatkało kakao. Rzadka karta. Złota legendarna karta. Wow. Wybranka Eluny. Wow. Słuchajcie, zatkało mnie kompletnie. Teraz oczywiście ja sobie przejdę wypalić wszystkie karciochy i potem zobaczymy skutek tego i co się stało. Zapraszam po krótkiej przerwie. Dla was to będzie zaledwie przeciągnięcie. Witam z powrotem. Wszystkie karty złote zostały, absolutnie wszystkie, włącznie z legendami, które widzieliście, przepalone. Ani jednej nie pominąłem ze wszystkich dodatków, jakie istnieją w Hearthstone'ie i wyszło 36 145, chyba 25 pyłu miałem na początku, czyli suma summarum po otworzeniu ponad 400 pakietów 36 120 pyłu. Kaching. Teraz jeszcze przelecimy sobie przez wszystkie karcioszki z nowego dodatku, tak? Jesteśmy tutaj na festynie i oczywiście stworzymy sobie te legendy, które zostały przepalone. Słuchajcie, nie zbieram złotych kart. Od razu, od początku to mówiłem. Czego brakuje? Tu też było, na samym początku dostaliśmy. Jeszcze raz sobie możemy to odtworzyć. I zobaczymy. Niech uratuje cię światłość, tak jak i mnie uratowała. Dobra, dobra. Oczko. Czyli oczka nie trafiliśmy. Kolegi nie trafiliśmy. Czy był? To też było nietrafione. Dobrze. I Shari. Też był nietrafiony. Infekcyjne wspaczenie. No i oczywiście znowu nasz Joguś. Joguś jest naprawdę kozacki jest. I to by było, słuchajcie, na tyle. Jeszcze mógłbym tylko wam pokazać, stało mi naprawdę sporo pyłu, no to już na co wydam, to będą stare karty. Może sobie Ludmiłkę, może sobie wszystkie klasyczne odpalę. Tu jeszcze zobaczymy, no jest trochę osiągnięć. Yeah! Dostałem tą monetę.
I o to chodzi. Dobrze, dobrze. To się właśnie dzieje na koniec. Można sobie poklikać. Jeszcze coś tu zostało. Okej. To mi na pewno da plus 5 do zajebistości, mówię wam. I to by było na tyle. Wszystkie zrobione. Dwa razy. Tutaj chyba jeszcze nie podsumowane. Ale mam oczywiście wykupiony karnet karczmarza. Do tamtej monety jeszcze mamy sporo, to dopiero później podliczy. Tak, tutaj na końcu ten mnie po prostu, ten tral, no wygląda obłędnie. Na 45 poziomie to długa droga, no i moneta. A my oczywiście, jeżeli ją dostaliśmy, ja bym chciał jeszcze to zobaczyć. Jest i ja chcę mieć tą monetę w ulubionych. Słuchajcie, to już wszystko. Nie wiem, ile było legend, ale było mega dużo i mega się to świetnie oglądało. Nie wiem, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Jak dla mnie, najlepszy opening sezonu, jaki kiedykolwiek widziałem. I tą optymistyczną myślą żegnam się z wami. Życzę wam też równie udanego otwarcia i jeszcze więcej pakietów dla was wszystkich. Słuchajcie, na razie pa, piszcie w komentarzach, jak wam się podobało. Pa, ja się zabieram za grę. Pa. Mega. Ignore those eyes that gleam. Come laugh and maybe scream at the dark moon there. You may think that you're dreaming, flying on a carousel. Surely there's nobody scheming or putting you under a spell.